Jesteśmy już w amfiteatrze w Mońkach, ludzi coraz więcej, my wtargnęliśmy na scenę, za chwilę pojawią się youtuberzy, a to wszystko z okazji Dnia Szwagra. Wy nas zaprosiliście do Mońek, a ja was na chwilę wyciągnąłem na scenę. Organizatorzy Dnia Szwagra, czyli pierwszego zjazdu youtuberów ever. Tak, to jest pierwsze wydarzenie takie w Polsce, gdzie na scenie w plenerze się spotykają youtuberzy i w ogóle pierwszy dzień szwagra, no bo takiego w kalendarzu nie było jeszcze jak dotąd. W internecie zawrzało. Władze nad stroną wymiera na chwilę przejmuje grupa Polish Underground i znana internautom pani Barbara. Zaatakowali internetowe strony rządowe. Cześć! Cześć, siema. Cześć, Bańka. Strzałeczka, jak się masz? Ja dobrze, wspaniale. Czuję się dobrze, nie mam spięcia, wiesz, dupa mi nie lata, pikawka pracuje, jakoś fajnie. Cześć. Jakie było najbardziej z dupy pytanie, jakie ci zadano? No właśnie takie. I skąd pseudonim z dupy? Nie, właściwie to właściwie chyba jesteś pierwszą osobą, która o to zapytała. Pytamy. Skąd ten pseudonim z dupy? No bo moje filmy są z dupy, ponieważ jest tam wszystko. I dlatego właśnie ta rozmowa najprawdopodobniej zostanie wycięta. Yeah. Panie i panowie, przed wami Cyber Maria. Track them, find them, kill them. A ty jesteś fanem Cyber Mariana? Nie lubię gościa. Dlaczego? A jest dziwny jakiś po... No to nic innego mi nie wstaje, jak zaprosić Piotra Ogińskiego, najlepszego kucharza w Polsce. Siemanko. Sorry, że was trochę przynudziłem, ale no niestety moje filmiki trwają tylko 4 minuty. Jak oglądam filmiki Kobiego, to idę spać. Zakładamy maski, rękawiczki. Dlaczego wolisz YouTube'a od telewizji? No, na YouTubie filmiki są tworzone z pasją i my to robimy, bo jesteśmy prawdziwi. Chyba dlatego to tak działa. To są normalni ludzie, tu nie ma castingów, tu nie ma wyboru, tutaj ludzie sami się tworzą. Albo to wypłynie i jest popularne i fajne i zdobywa się też oglądalność, albo idzie w dół i tego się po prostu nie tworzy. Za rok zapraszamy również na Dzień Szwagra. Ostatnia sobota czerwca. Zaraz po wakacjach, pierwsza sobota. Planujemy co roku wpisać to w kalendarz monieckich imprez. Paśka, 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 paśka! Starczy!